Jest to druga część tego materiału. Jeżeli nie widziałeś jeszcze pierwszej, koniecznie się z nią zapoznaj przed obejrzeniem tego filmu. Link dostępny w opisie. Nazwisko: dr Gibbons. Data: ilość i opis przedmiotów: $300 amerykańskich. $100 będzie używane w każdym z trzech testów. Wejście: $100 amerykańskich. Ustawienie: prosty. Wyjście: kałuża atramentu oraz kubka bawełny i tworzyw sztucznych o wadze mniej więcej takiej samej jak oryginalne pieniądze. Wejście: $100 amerykańskich. Ustawienie: 1 do 1. Wyjście: 75 euro. Wejście: $100 amerykańskich. Ustawienie: precyzyjny. Wyjście: akcje giełdowe firmy Soap from Corpse Products, po polsku mydła z ciał, warte $100 amerykańskich. Nie jest wiadome, czy SCP-914 wybrało jedną z frontowych firm przykrywek fundacji z powodu kaprysu, czy miało swoje kryteria. Aktualizacja. Do... akcje Soap from Corpse Products gwałtownie skoczyły w górę. Także wspomniany wynik ustawienia precyzyjny jest wart teraz... dolarów. Ustalenie, czy SCP-914 wybrało tą firmę, ponieważ wiedziało, co się stanie, czy też było to zwykłe szczęście, jest obecnie obiektem badań. Nazwisko: dr... data: 2000 roku. Ilość i opis przedmiotów: 5 replik płytek Pioniera 10 i 11. Wejście: jedna płytka na każde ustawienie. Ustawienie: prymitywny. Wyjście: wiele sześcianów z brązu, dwie kule z brązu. Ustawienie: prosty. Wyjście: 105 gramów rudy miedzi i 15 gram rudy cyny. Ustawienie: 1 do 1. Wyjście: kilka płyt CD. Badanie wykazało, że zawierają te same dane, co Voyager Golden Records. Ustawienie: bardzo precyzyjny. Wyjście: 15-centymetrowy żyroskop z brązu. Igła w środku cały czas wskazuje w jednym kierunku. Badania potwierdziły, że w każdym położeniu żyroskopu igła wskazuje w kierunku naszego Słońca. Nazwisko: dr... data: 2000 roku. Ilość i opis przedmiotów: 5 funtów surowej, mielonej wołowiny. Wejście: 1 funt surowej mielonej wołowiny. Ustawienie: prymitywny. Wyjście: 1 funt wołowej papki. Wejście: 1 funt surowej mielonej wołowiny. Ustawienie: precyzyjne. Wyjście: jednofuntowy, średnio wysmażony stek wołowy. Wejście: 1 funt surowej mielonej wołowiny. Ustawienie: precyzyjne. Wyjście: jednofuntowy stos suszonej wołowiny. Wejście: 1 funt surowej mielonej wołowiny. Ustawienie: bardzo precyzyjny. Wyjście: 2,5 funtowe steki złaty, fragment półtuszy, dobrze wysmażone, polane sosem własnym. Wejście: 1 funt surowej mielonej wołowiny. Ustawienie: bardzo precyzyjne. Wyjście: obiekt poddany terminacji bez strat własnych. Nazwisko: dr... data: 2000 roku. Ilość i opis przedmiotów: 5 formularzy IRS 1040, pustych. Wejście: jeden formularz IRS 1040, pusty. Ustawienie: prymitywny. Wyjście: kilka cienkich papierowych pasków. Wejście: jeden formularz IRS 1040, pusty. Ustawienie: prosty. Wyjście: jeden kawałek drewna zmoczony silnie pachnącą cieczą. Badania wykazały, że ciecz złożona jest z różnych środków chemicznych wykorzystywanych w procesie tworzenia papieru. Wejście: jeden formularz IRS 1040, pusty. Ustawienie: 1 do 1. Wyjście: jeden formularz IRS 4868, pusty. Wejście:
Jeden formularz IRS 1040. Pusty. Ustawienie precyzyjny. Wyjście. Jeden formularz IRS 1040, na którym wszystkie wolne miejsca, włączając marginesy i drugie strony kartek, są pokryte złożeczeniami na IRS i podatki w ogóle, w następujących językach. W kolejności ilości przypadającego tekstu od największej do najmniejszej. Język Basków, Quenya, Sumeryjski, Cherokee, niezidentyfikowany język z alfabetem składających się z rytych symboli, klasyczny chiński, angielski, po przekleństwach zidentyfikowany na używane około 1650 do 1750 roku. Po długich badaniach niezidentyfikowanych symboli doktor nie był w stanie odnaleźć podobieństwa między nimi a innymi językami występującymi w formularzu. Sumeryjski zawierał trzy słowa niewystępujące w żadnym innym znanym tekście. Quenya zawierał obelgi na IRS przeplatane z przekleństwami kierowanymi w kierunku kogoś lub czegoś nazwanego Morgoth. Jeden formularz IRS MXL wypełniony na rok 35 naszej ery z imiennym podpisem jako Gavius Julius, Cesar Augustus Germanicus i wszystkimi wartościami liczbowymi z użyciem liczb rzymskich i dodanym po nich słowem denarii. Nazwisko dr Kleofin. Data 15 sierpnia 2009 roku. Ilość i opis przedmiotów. 5 kopii Monelizy wydrukowanych przez HP Photosmart 3310 All-in-One na papierze fotograficznym 11 na 8,5 cala. Ustawienie prymitywne. Wyjście. Jeden stos rozdrobnionego papieru fotograficznego, kilka kałuży atramentu. Ustawienie prosty. Wyjście. Jeden arkusz plastiku 8,5 na 11 cali. Jeden arkusz papieru 8,5 na 11 cali. Kilka kałuży atramentu. Ustawienie 1 do 1. Wyjście. Jedna kopia człowieka wirtjuwiańskiego 8,5 na 11 cali. Ustawienie precyzyjny. Wyjście. Jedna kopia Monelizy farbowana na płótnie 8,5 na 11 cali. Badania ujawniły, że barwnik to farba olejna wytworzona z użyciem dzisiejszych technologii. Ustawienie bardzo precyzyjne. Wyjście. Jedna kopia Monelizy namalowana na drewnianym panelu 7 na 10 cali to pola. Badania wykazały, że barwnik to farby olejne wytworzone z wosku pszczelego, prażonych kości, kalcynacja, szkła i pigmentów mineralnych z zaznaczeniem, że pigmenty były milone ręcznie. Dalsze badania datują obraz na wczesny XVI wiek. Obiekt wisi aktualnie na ścianie biura doktora Kleofina. Nazwisko profesor Q. Data. Ilość i opis przedmiotów. Jedna szachownica. Początkowe ustawienie pionów. Ustawienie 1 do 1. Wyjście. Jedna szachownica. Pion białego króla przesunął się o dwa pola naprzód. Wejście. Szachownica z poprzedniego testu, z czarnym pionem przesuniętym na dozwoloną pozycję. Ustawienie 1 do 1. Wyjście. Jedna szachownica, jak wcześniej, z białą królową przesuniętą po skosie na dozwoloną pozycję. Profesor Q. Tak, grałem w szachy z 914. Tak, zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie nie jest świadome, ale to raczej nie wyjaśnia, dlaczego wygrywa.